Cześć, witajcie. Dzisiaj gramy w The Division w trybie kooperacji. Jest ze mną Korle. Witam wszystkich serdecznie. Cześć, witam pierwszy raz. I następny odcinek będzie już na kanale u Korle, także link macie w opisie. A my lecimy sobie tutaj z misjami fabularnymi. Zrobimy sobie na razie Centrum Handlowe Broadway, nie? To będzie to. Tak, ładnie się zapowiada. 8 poziom. Piękna pogoda. Tylko piździ trochę. Ale spoko. Ale nie sypie po oczach. No, jak dobrze pójdzie, to na koniec tej misji 9 poziom. Będzie też w ogóle pięknie. No spokojnie, ja już za chwilę mam 9. W koopie lepiej się jednak gra w tę gierkę. Poziom trudności. Na normalu gramy, nie? Tak, myślę, że dobra. Standardowo. Nie ma co. Ej, choinkę mają. Co masz za umiejętności? Ani skanera nie masz, dobra? To ja wieżyczkę pokażę. Pierwszy raz wieżyczka. Okej. Strzela. Oko. Jak coś, to zawsze mogę apteczkę puścić. Okej. Tak chwilowo mnie nie było, bo dialogi tu leciały i... Jakie? Mogły zagłuszyć. A to. Tak, jakie to? Nie zwróciłeś uwagi nawet. Ja nie słucham nic w tej grze. To jest zawód do strzelania. Nie, ale w koopie zdecydowanie raźniej jest. Tak, i czasem łatwiej. No, ciekawiej. Ale trzeba przyznać, że z choinką to nie potrafią się obchodzić. Nie to. A jaka tu jest data w ogóle? Było gdzieś to napisane? Znaczy ogólnie wszystko się w okolicach Czarnego Piątku dzieje, z tego co kojarzę. Aha. No, 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 mnie tak. Ale to po choince nie ma co patrzeć, bo to już od września się pojawiają w centrach handlowych. No. I do marca stoją. Tak. Ale te wybuchy są świetne. Bra, nice. System? Idziemy do góry, nie? Czy gdzie to jest? Tak, tak, tak. Myślę, że jeszcze nie widzę w sumie. A coś tu się wyświetla. A jest. Coś do tyłu? To wczoraj się tak zablokowałem, że właśnie też wysłali mnie do tyłu, a później się okazało, że dobrze tam poszedłem, tak? Ten ej, a miałeś taką kolejkę na początku? Kurde. Tak, tak, w ogóle do kompa nie mogłem się dostać. Tak, kurde. Ja tam 10 minut czekałem, wszyscy się wyzywali, nie? I wyłączyłem grę, włączyłem i był spokój. Ale tam były jaja. Ludzie tam piszą, przesuńcie się. Bo jeden mógł tylko stać przy kompie, a reszta mogła być z tyłu. Tam o kurde, w ogóle jakieś były problemy. No podobnie. Płonie ognisko w lesie, dobra. Nie, tylko na początku. Ej, takie bomby są jakieś. Tak, to chyba w poprzedniej misji też coś takiego już było. Ja też już miałem w jakiejś pobocznej. Albo to była główna, a tu już nie wiadomo, wszystkie są podobne. Co robimy? Poszukaj. No właśnie, patrzę, gdzie dalej to? Banknoty. O! To też coś. Ale tu tych pułapek jest jak na każdym chcesz, kroku. Nie wiem, amunicję tu masz. No i problemy za plecami. Plecy jakieś. Dobra. Lecimy, lecimy. Ale dobrze, że tyle tej wody tutaj jest, to nie powinno być problemu z miotaczami. Nie zawróciliśmy z powrotem? No, bo tutaj ładnie. Te banknoty będą. A rzeczywiście. Kurde, ale okej, idziesz celów. Na prawo? No, ja idę na prawo. Jest kasa. Można się zgubić tu nieźle. Jest kasa jakaś. Szukaj kasy fiskalnej. Ciekawe, czy do kredytów ci doliczą. To ja idę do góry, no. Do zarażonych. To fioletowe, no. A tu co jest? Okej, tutaj też odblokowane jest, ale trochę różnych znajdzie, tu leży. No, no, ja tylko branka lubię. Te takie jasno-niebieskie. O, jest kasa. Mm. I co? Najlepsze jak koniec. Tak, to by było
odcinek. A to my robimy ile się da. A ja chyba 15 tysięcy expa za tę misję jest, więc to trochę będzie. Tu jest jakiś gościu. Oni w ogóle mają... ostro wchodzisz do przodu. No, ja tam się nie potyczkuję. To jest do zabawy gierka. Tylko na bossach trzeba uważać. No boss z miotaczem to była masakra. Tak, tak, tak. Ale on był w becie, tej drugiej już. Spaliłem go. Gaśnica nie wybuchła. No właśnie te gaśnice jakieś takie słabe są, tylko... No gaśnice słabe, straszą. Ale te u nich na plecach są fajne. A to te tak. Tylko to już chyba trochę inna gaśnica. O! Nitro. Dobra, jak ktoś idzie. Idziemy do góry? Możemy iść. Ej, boss, ktoś boss, do nas boss. Przyszedł. Mówisz, że już tu biega? Znaczy taki fioletowy jest. Tak, tak, to trzeba uważać. W ogóle strasznie dziwnie się dzisiaj oni zachowują, przyznam szczerze. My to w ogóle mamy full życia. Dobra. Chyba w dwóch to w ogóle jest o wiele łatwiejsza ta gra. Ale dobrze. Skażone... Znowu banknoty? Tak, to samo, powtórka z rozrywki. Gdzie to jest? Tu jest. No i widzisz, jak w dwóch idziemy, to od razu to jedno, a drugie. Tak. Chociaż przyznam, ta gra jest stworzona dla kopa. Nie ma co. Tak, ale jak na przykład graliśmy wczoraj w czwórkę, to była dużo większa masakra, dużo więcej tych przeciwników. Aha, bo sobie mają więcej życia, nie? Mhm, ale we dwóch jak teraz biegamy, to wygląda tak, jakby praktycznie w pojedynkę biegać, tak, ta liczba przeciwników. Może to się skaluje nie aż tak w górę. Jak w dwóch, to spoko. Tak, chyba tak. Tu co? Aha. Znowu zabawę. Ale mieli szczęście. Wódkę włączamy, dobra. Fajnie by było jeszcze na jakieś wyprzedaże się załapać tutaj. To nam otworzyli. A ja na razie nic nie kupuję. Nie wiem, na strefie mroku sobie nafarmimy przedmiotów najlepiej. W sumie tak, trzeba się wybrać, chociaż słyszę, że tam masa kamperów siedzi. No na pewno, już teraz to może być tam śmiesznie. Dopiero jak 10 level, nie? Tak. Spoko. W sumie ciekawe, czy na przykład na tej strefie, co biega się na 10 levelu, kampują ludzie na 30. No nie można, tam są strefy do jakiegoś. Aha, czyli nie można zejść na niższy poziom? Nie, nie, tam są... Nie wiem jak dokładnie, ale powiedzmy, że od 1 do 10 i tak dalej, nie? Mhm. I tak samo chyba jest level później i Dark Zone też. Nie wiem, ale na pewno jest. A wiesz jaki jest maksymalny? 30 w singlu? Czy który? 30 chyba i ogólnie chyba w grze można mieć 30 level na maksa. No kurde. A gdzieś problemy są. Ale bombki fajne. Kurde, ale... O właśnie, o ten samy fajnie pomyślałem. Fajnie się niszczą. Ja, ale ładnie. Uważaj. Wiem. Wystarczy jedną butlę. Sami siebie podpalili w ogóle. Jedną butlę wystarczy im rozwalić. Chaos i panika. Widzę, masz dobrego cela na te butle. No, specjalist. O, udało się. Nie tylko butle. Broń obszaru, a przed... Znaczy, jak tu bronić tego? Chodź, jak chcesz apteczkę, dobra. Jestem. Ja tam się wystawiam. Jakbyś potrzebował więcej życia, to też daj znać. Aha, ty masz jeszcze tą ręczną, nie? Kurde, chcę trafić w butlę. No i dostał trochę. W sumie długo to doładowuje te życia. Jest. Tak, to jest bardzo długie, nie wiem. 9 level. A, no widzisz, jeszcze gonię. Co? Gra do grindowania. W sumie ciekawe, czy przeciwnicy będą teraz lecieć bardziej na mnie, bo mam niższy level, czy bardziej na ciebie, bo masz wyższy. Na ciebie. Zawsze na słabszy. Dobra, będzie. Jak w 1 z 10 na siebie.
No. Jeszcze raz na siebie. O, spadła bombka na dół. Ja tam się bawię w butle, aby... O, ten to wiadomo, że dostanie. Kolejne odpalone. Przyznaczę, że tu rekordy jakieś idą. No, same haksy odpaleni są. A, nie zdążył. Musisz mi później podesłać te haki. No, ja mam moim bota na... O, jest ten! O, fuck. Dobra, ustawiam apteczkę. I wieżyczkę od razu. O, dobre miejsce na apteczkę. No. Nie, na razie te umiejętności są spoko, jak na początkowy etap. Mhm. Co pierwszy raz udało się kogoś zabić, to mi przez telewizor. Myślę, że to wszystko jest pancerne, to całe otoczenie. Gościu ma butle? Chyba nie, nie? Chyba nie, ale uwaga, rzucę mu coś. A ja mam plecy robię. To jest właśnie spoko, nie? Jeden z przodu, jeden z tyłu. A tu jest jaki filtr? Jedynka, dwójka. O kurczę, dwójki jeszcze nie mam. Nie masz? Nie, nie, bo jeszcze nie ulepszałem skrzydeł. Ja mam chyba, no mam. Tak, tak. Uciekaj, bo jak coś. A to chyba tutaj nie ma problemu. Nie wiem. Czy chyba jest jedynka, ale mam drugi. Wiem, że w becie był taki obszar i wyszliśmy, aby po przedmioty i uciekaliśmy. A to idzie weź na dwójkę? Bez tak, dwójki? Idzie, masz czas, tak nie wiem, 10 sekund. No to... To co, ty lewą bierzesz windę? No chodź. Spotkamy się na dole. Jestem. Jest ammo? Brak strefy odradzania. Zaraz będzie boss jakiś. A to tak samo mnie tu. Ja, nawet długie te misje, nie? No ale tak mniej więcej na 30 minut chyba, o. Nie wiem, ostatnio robiłem jakieś 2 albo 3. W jednym. O nie! A jest, a jakiś Polak, Kosiński. Polak? No dobra, tak przynajmniej tutaj po nazwie postawię. By pasowało. Z wodą ognistą o, przyszedł fuck. Do nas. No. Polak, widzę. Polak, wódką leje. Polak, Polak, no. Dun, dun, dun. Na 8 jeszcze. Ej, ale do mnie się przyczepił. Tak, to już wiemy na kogo idą. Tak, na mnie. Zaraz mu napalm rzucę jakiś, to będzie rzucaj, ciekawie. Rzucaj. Muszę się uleczyć. Tylko jeszcze do mnie ktoś z toporkiem leci. A i zawsze możemy się ten, reanimować, to też jest spoko. Tak, o ile oboje nie zginiemy nagle. Sprawdzę w jakim tempie to odradza, nawet szybko. Okej. Skaner by mi się przydał też, bo zawsze miałem skaner. A, nie przyzwyczajałem się do takiej wygody. Raz biegnie za mną. Jakąś autoszmatę wezmę, bo kurde... Na odległość z nim. On czyń rzuca jeszcze. No, 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 no. Wiesz, tam mu się zapala nad głową. Ej, odpaliłem mu. O, no ładnie. Nie no, jest aimbot. Dzisiaj, nie ma co. Tu jeszcze mam za broń taką. Uwaga, leci coś do ciebie. Tak, tak, widzę. On ma duży zasięg tego. Sakra. No właśnie, fajnie by było mu zabrać taką broń. On rzuca takie ogniste. A wiesz, którym zmienić tą amunicję na zapalającą? Na V chyba idzie zmienić nam coś. V? Nie, leci tak, się tak. Na V. Znaczy nie, bo to jak wybierzesz wodę czy coś, to on ci to zje. Ale ogólnie amunicję też się na V chyba zmienia. Ty też masz itemy, nie? Tak, tak, to też. Warto je zebrać. Pewnie. Bo to tu przyszliśmy tylko. To co, to już by miał być koniec? No. Zabezpiecz, jeszcze ktoś tam do góry.
Jakieś niedobitki. Ej! Właściwie żółty. Trochę życia ma jak na niedobitki. No. To chodź się ulecz, będziemy mieć więcej. Ale ma butle. O kurczę, ale ładnie to przeciągnął on. Ale ma butle, więc adios amigos. No no, to odpalaj, ta. Nie, bym się schował. Chcę uciekł. Ej, osiągnięcie. Outbreak. Akacz na 9. Zajebisty, lepszy. A, tak. To w sumie 30 tysięcy expa prawie wskoczyło. Zaraz 10 level. No tak, mówiłem ci, że zaraz możemy iść na tą misję na 10. Okej, okay, to. To co teraz? Już koniec misji, nie? Myślę, że tak, tak, tak. Możemy sobie iść, to co, robimy jeszcze jedną? Czy u ciebie już? To może wtedy do mnie i to akurat będzie tak przyjemnie, żeby obejrzeć. Chyba, że potniesz jakoś mocno. Dobra, to już teraz się skończymy, fajnie było. Okej. Okay. To dzięki. Zagraj, widzimy się u Korle, albo słyszymy. Również dziękuję, zapraszam, no zarówno do siebie, jak i do Kondzia na kolejne odcinki. Jeszcze się będziemy widzieć, za drugi, nie? Albo za trzeci, tak, albo tak. Za czwarty. Dobra, pa. No, trzymaj się, hej.